W tym filmie mamy dwie figury, figury płaskie, i chcemy sprawdzić, czy jedna z nich jest obrazem drugiej w przekształceniu skalowania. Na przykład, czy figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania. Zatrzymajcie film w tym miejscu i sprawdźcie to najpierw sami. Oczywiście, można to zrobić na wiele różnych sposobów. Można na przykład sprawdzić, jaki byłby współczynnik takiego skalowania, jaka byłaby skala tego przekształcenia. Zacznijmy od figury A. I na przykład od tego boku. Jego długość to 3 kratki. Ten bok ma długość 1, 2, 3, 4, 5 kratek. Ten bok również ma długość 5 kratek. Długość tego boku można obliczyć, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, ale żeby było szybciej, zostawmy go na chwilę. Sprawdźmy teraz odpowiadające boki w figurze B. Temu bokowi w figurze A odpowiada ten bok. W figurze B i jego długość to 5. Żeby przeskalować bok o długości 3 na bok o długości 5 musimy jego długość pomnożyć razy 5 trzecich. Sprawdźmy następne boki. Podstawa figury A ma długość 5. Jaką długość ma podstawa w figurze B? 1, 2, 3, 4, 5. Też ma długość 5. Żeby 5 zamienić na 5, musimy pomnożyć razy 1. No i widać na przykładzie tych dwóch boków, że każdy z nich ma inny współczynnik skalowania. Dla każdego z tych dwóch boków skala tego przekształcenia jest inna. Dla tego boku skala wynosi 5 trzecich, a dlatego 1. Albo można powiedzieć, że ten bok nie został poddany żadnym przekształceniom. Jest taki sam jak był. Z tego wynika, że figura A. Nie jest obrazem figury B w żadnym przekształceniu skalowania. I odwrotnie, B nie jest obrazem A. W tym zadaniu jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Skalowanie, czyli zmniejszanie lub zwiększanie, zachowuje miary kątów. Jeżeli na przykład budujemy model samochodu w skali, to będzie on mniejszy lub większy w zależności od skali, czyli długości odpowiadających sobie odcinków, zmienią się. Ale kąty, a właściwie miary kątów, pozostaną bez zmian. Można powiedzieć, że każdy ze skalowanych elementów zachowa swój kształt. Kwadrat będzie kwadratem, koło będzie kołem i tak dalej. Tyle, że mniejszym lub większym od oryginału. Dlatego jeżeli widzimy takie dwie figury i widać wyraźnie, że te dwa kąty nie mają równych miar, to od razu oznacza to, że żadna z tych figur nie jest obrazem drugiej w przekształceniu skalowania i nic nie trzeba więcej liczyć. Jeszcze jeden przykład. I takie samo pytanie: czy figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania? Zatrzymajcie i znowu najpierw spróbujcie sami. W sumie to takie samo zadanie, ale tym razem nie mamy kratek, tylko długości boków są zmierzone i zapisane. Po kolei. Ten bok ma długość 2, odpowiadający mu bok w drugiej figurze ma długość 6, odpowiadający oczywiście o ile się okaże, że jedna z tych figur jest obrazem drugiej. Z 2 do 6 przemieszczamy się mnożąc razy 3. Następna para. Jeżeli spojrzymy na długości tych potencjalnie odpowiadających sobie boków, to tak samo z 4 do 12 mnożymy razy 3. Póki co jest ok, obydwa te boki zostały w ten sam sposób przeskalowane. Teraz podstawa. Tutaj ma długość 6 i potencjalnie odpowiadający jej bok w drugiej figurze ma długość 14. I tu nie mnożymy razy 3. Gdyby figura B była obrazem figury A w przekształceniu skalowania, to wszystkie te liczby powinny być identyczne. Powinniśmy tutaj również mnożyć razy 3, ale 6 razy 3 to nie 14, tylko 18. Figura B nie jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania. Jeszcze jeden przykład. Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie odpowiedzieć na to samo pytanie. Czy figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania? No to zróbmy jeszcze raz to samo. Przyjrzyjmy się po kolei parom potencjalnie odpowiadających sobie boków. Ten bok i ten bok, długość tego boku z 4 zwiększa się do 12, mnożymy razy 3. Teraz na przykład ten bok i jego potencjalny odpowiednik z 4 do 12. Mnożymy razy 3, jest ok. Teraz na przykład ten bok i ten bok, kolejna para potencjalnie odpowiadających sobie boków i znowu z 4 do 12 mnożymy razy 3, ciągle jest ok. Ten bok i ten bok 2,2, tutaj 6,6, znowu razy 3. Jest super, został ostatni do sprawdzenia, chociaż właściwie to widać już jaki będzie wynik, bo wymiary się powtarzają. 2,2 razy 3 to 6,6. Długość każdego z boków została zwiększona trzykrotnie, została pomnożona razy tę samą liczbę. Dla każdej pary odpowiadających sobie boków współczynnik jest ten sam. Skala dla każdego boku wynosi 3, i możemy powiedzieć, że dla całej figury skala wynosi 3. Tym razem odpowiedź brzmi: tak, figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania.